To rzeczywiście ważna chwila, to szczególny dzień w historii Wojskowych Zakładów Elektronicznych. To jest przypieczętowanie szans rozwoju, jakie stoją przed tą świetną firmą. Firmą, która złożona jest ze bardzo doświadczonych fachowców, pracowników, którzy należą do najlepszych w swoich dziedzinach. W marcu tego roku właśnie tu, w Zielonce, podpisywaliśmy umowy offsetowe związane z systemem Patriot. Wtedy mówiliśmy o produkcji elementów rakiet PAC-3 MSE. Wtedy mówiliśmy o produkcji elementów wyrzutni do tych rakiet. A dziś właśnie wmurowaliśmy kapsułę czasu pod inwestycję, której zwieńczeniem będzie powstanie tu w Zielonce centrum produkcyjno-serwisowego, które będzie przeznaczone do produkcji i serwisu rakiet, zarówno rakiet, które są wykorzystywane przez morską jednostkę rakietową, jak i rakiet, które będą wykorzystywane w systemie Patriot. A więc tu, na terenie powiatu wołomińskiego, już do istniejących miejsc pracy z biegiem czasu dojdą kolejne. To jest niewątpliwie impuls rozwojowy dla powiatu wołomińskiego. To jest impuls rozwojowy dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. To jest impuls rozwojowy także dla Wojska Polskiego. Ja bardzo cieszę się z tego, że właśnie świetna firma, jaką są Wojskowe Zakłady Elektroniczne, będzie wyposażona w centrum produkcyjno-serwisowe, a więc pociski nie będą już certyfikowane i serwisowane za granicą, tylko właśnie tu, w Wojskowych Zakładach Elektronicznych. Tak jak często powtarzam, Wojsko Polskie musi być liczniejsze, Wojsko Polskie musi być wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, a centrum produkcyjno-serwisowe rakiet, które są albo wkrótce będą na wyposażeniu jednostek Wojska Polskiego, będzie się mieściło właśnie w Wojskowych Zakładach Elektronicznych. To są perspektywy, bardzo dobre perspektywy dla firmy, to są świetne perspektywy dla Wojska Polskiego. To jest wykorzystanie potencjału, jaki ma polski przemysł zbrojeniowy. Co do zasady, zawsze wtedy, kiedy jest to możliwe, korzystamy z polskiej zbrojeniówki. Wzmacniamy polski przemysł zbrojeniowy, rozwijamy polski przemysł zbrojeniowy. A moim celem jako ministra obrony narodowej, celem polskiego rządu, jest spowodowanie, żeby Polska była bezpieczna. I ten cel realizujemy właśnie poprzez kupowanie nowoczesnego sprzętu, wykorzystywanie najnowocześniejszego sprzętu i rozwijanie polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dobra informacja dla mieszkańców powiatu wołomińskiego, dobra informacja dla Wojska Polskiego, dobra informacja dla Polski. Dziękuję.